Moim zdaniem najważniejszą rzeczą to jest, że mamy tutaj multidyscyplinarność. Mamy tutaj przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych, ale mamy też przedstawicieli jednostek, które zajmują się zarządzaniem wodami. Mamy również przedstawicieli świata nauki. Nie ma lepszej płaszczyzny niż spotykanie się z jednej strony na konferencji w ramach takiego formalnego spotkania z prezentacjami i panelami dyskusyjnymi, ale też nieformalnych rozwiązań, nieformalnych spotkań, gdzie nawiązujemy relacje, które później w takim życiu praktycznym, zawodowym bardzo często wykorzystujemy i to jest taka wartość dodana, czego nie widać na pierwszy rzut oka w ramach tego typu konferencji. Kraków jest bardzo dużym centrum akademickim i trzeba wykorzystywać ten potencjał, między innymi właśnie budując katalogi dobrych praktyk i budując nowe rozwiązania, które będą stosowane nie tylko w Polsce.